Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w Bełchatowie ponownie zorganizowano bieg z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zgłosiły się do nas szkoły nie tylko z miasta Bełchatowa, ale również z całego powiatu. Jest to około 350 dzieci. Myślę, że wszyscy sobie świetnie poradzą i będzie dobra zabawa. Dopisuje pogoda, frekwencja też robi wrażenie, ale myślę, że co najważniejsze, dzieciaki dobrze wiedzą, w jakim biegu biorą udział. Tak, można nawet spojrzeć na dzieciaczki, które do nas tutaj przyszły. Barwy biało-czerwone dominują. Myślę, że nauczyciele świetnie przygotowali dzieci do tego, żeby również nie tylko sportowo, ale teoretycznie wiedziały, po co tu są, dlaczego i żeby właśnie uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ten wynik chyba nie jest najważniejszy, liczy się sam udział. Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby dzieciaki świetnie się bawiły, czerpały radość ze sportu, z tego, że mogą przebiec ten dystans niespełna 400 metrów, że wspólnie mogą tutaj sobie rywalizować. Te 2 lata przerwy to czas czekania na jakąś aktywność, na rywalizację również, bo dzieciaki bardzo lubią rywalizować, mimo że miejsca nie są dla nich najważniejsze, ale rywalizacja wśród rówieśników to ich napędza. Widać, że bardzo chętnie przychodzą tutaj, biorą udział we wszystkich aktywnościach, które wróciły po tej przerwie. Dzieci mogły nie tylko zmierzyć się ze sportowym dystansem, ale również w patriotyczny sposób uczcić uchwalenie Konstytucji. Szanowni Państwo, drogie dzieci, w imieniu prezydent miasta Bełchatowa, pani Marioli Czechowskiej, witam serdecznie wszystkich. Piękna pogoda, okolica piękna, też Park Olszewski. Po raz szósty już spotykamy się tutaj, żeby uczcić podpisanie i uchwalenie przez Polskę Konstytucji. Jest to bardzo ważne wydarzenie w historii Polski. Cieszymy się bardzo, że poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu możemy tę historię upamiętniać. Wszystkim Wam życzę bezpiecznych zawodów i do zobaczenia na mecie. Zanim jednak uczestnicy przystąpili do biegu, musieli się porządnie rozgrzać. Mali sportowcy, uczniowie podstawówek roczników 2012-2014, w zależności od wieku mieli do pokonania dystans o długości 300 lub 400 metrów. Trasa prowadziła ścieżkami w pobliżu Bełchatowskiego Muzeum. Emocji nie brakowało. Zawody przebiegły w świetnej atmosferze. Dawaj szybko! Szybko! Jak to zrobiłeś, że przybiegłeś na metę jako pierwszy? Opowiedz mi o tym biegu. Nie wiem, normalnie. Trenujesz trochę lekką atletykę? Nie, piłkę. I dlatego jesteś taki szybki? No. A powiedz mi, spora konkurencja? Bardzo spora. A kogo najbardziej się obawiałeś? Kolegów ze swojej klasy, czy z takiego innych... jednego kolegi tutaj. On też jest szybki? Bardzo. I co, fajny bieg? Opowiedz mi. Bardzo fajny. A dlaczego biegłeś dzisiaj? Nie wiem. Bo chciałem wygrać. Chciałem wygrać. I uczcić Konstytucję. Tak. Bardzo zmęczony jesteś. Tak, bardzo. Mi jak trasa? Było ciężko? Trochę. Opowiedz mi, jak się przygotowywałaś do tego biegu? Nie przygotowywałam się. Czyli z rusztu i pierwsze miejsce?
Tak. Ale... A sporo konkurencji? A... Trenuję. Nie. Nie. A trenujesz lekką atletykę? Tak. A w jakim klubie? Champion. I co, fajny bieg, jakbyś mi podsumowała? Fajny. Co było najtrudniejsze? Twoje rywalki cię goniły? Miałaś to poczucie, że masz za sobą dużo, dużo rywalek? Tak. Miałam przeczucie, że mnie już doganiają. I przyspieszyłaś? Tak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także poczęstunek w postaci wody i jabłka. Najlepsi zostali nagrodzeni pucharami. Bieg zorganizowali Bełchatowski Urząd Miasta wspólnie z Muzeum Regionalnym, Bełchatowskim Klubem Lekkoatletycznym, Akademią Młodego Lekkoatlety oraz Miejskim Centrum Sportu.